Projekt Spacja narodził się w naszych głowach tuż po otwarciu instytucji kultury po długim czasie zamknięcia związanego z pandemią COVID-19. Program Kultura Dostępna ze swojego założenia skierowany jest dla osób o utrudnionej dostępności do instytucji kultury. Postanowiłyśmy skierować tegoroczny projekt do osób, które w ostatnich latach tak naprawdę miały problem z dostępnością do instytucji kultury, a byliśmy nimi my wszyscy. Spacja oczywiście kojarzy się z klawiszem komputera i tak naprawdę ten klawisz komputera towarzyszył nam, zwłaszcza w latach 2020-2021, cały czas. Dlatego Spacja została skierowana dla dzieci i ich rodzin, które spędzały ostatnie lata w domu, po prostu w domu przed ekranem komputera, podczas pracy zdalnej, podczas nauczania zdalnego. Projekt trwał cały rok, od wiosny do zimy. Oferowaliśmy różne aktywności związane z działalnością plastyczną czy poznawaniem zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu. Chcieliśmy, żeby dzieci wraz z rodzinami przyszły tutaj na miejsce, na Wawel. Przygotowane wydarzenia były zajęciami, których radością i kwintesencją jest możliwość spędzenia czasu wspólnie, na wspólnej zabawie, w towarzystwie rówieśników. Spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu podczas zajęć uważności. Uczyliśmy się tańczyć, uczyliśmy się tworzyć muzykę. Wspólnie można było stworzyć swój portret, wspólnie można było stworzyć swój własny las w słoiku. W czasie zajęć z mentorami stawialiśmy na to, żeby zarażali pasją uczestników. To bardzo dobrze zadziałało i między odbiorcami, a prowadzącymi i tak samo wolontariuszami, którzy odwiedzali nasze zajęcia, wytworzyła się taka szczególna więź i dzięki temu praca przebiegała w bardzo wspierającej i miłej atmosferze. Mamy ogromną nadzieję, że Spacja pozostanie z uczestnikami już zawsze, że zawsze będą przychodzić na Wawel z uśmiechem. Chcieliśmy właśnie zachęcić do tego i właściwie przypomnieć z powrotem to, jak dobrze jest spędzać czas razem. Zobaczymy tak, taras górny i taras, słuchajcie, należał do żony.